10 godzin Witam temu. wszystkich, tutaj Pawcon. 80 tysięcy Zaczynamy kolejny zabitych. odcinek Battlefielda 3. Epicentrum znajdowało Witam się w wszystkich, budynku którzy wieku. dotrwali do tego odcinka. Myślicie, że tego chciałem? Obejrzymy kolejny filmik. Niż myślałem. Próbuję nie Przed dopuścić, chwilą żeby to w samo Paryżu stało się wybuchła bomba atomowa. Zrobił, sierżancie. PLA Więc i Salomon. Teraz my Siła będziemy musieli uratować. Odpowiada mocy rosyjskiej bomby walizkowej. Dokładnie w tym samym czasie w Paryżu był Dima. Kolejne, co to oznacza? Dima kolejne miasto. Paryska bomba to pewnie jedna z tych zaginionych. Bzdura! Tak czy siak pozwoliłeś, żeby to się stało. Sierżancie, cofnijmy się w czasie. No. Do banku. Mówisz, że paryska bomba jest z tym wydarzeniem jakoś powiązana. To nie mógł być Dima. Słucham dalej. Wezwaliśmy pomoc, Kowadło 3. Część kompanii Charlie, pierwszej pancernej. Przyjechali po nas. Miller przyjechał. Okej, zaczynamy. Będzie pewnie coraz strzelanie. No, ładuj się szybciutko, gierko. Ładuj, ładuj. Musimy ruszać. Miller, skończ się bawić! No i co? Będzie, lecimy. Idziemy czołgiem teraz. Jak to lubią w takich gierkach. Żebyśmy pojeździli jakimiś głupotkami. Więc jeździmy. Jakaś akcja pustynna burza. No. Za to, że pola widzenia nie mamy. Jakiego pasa mam się trzymać? Strzelają, strzelają. No jestem na stanowisku cały czas. Dajcie mi w końcu coś zrobić. Możemy ruszać. Pojęcie jest zajebiście skupione. Skąd na wojskik? Komando 3-1 i komando 3-3. Widzicie coś odbiło? Jakie te rakiety latają, naprawdę. Na razie nic. Od tej pory każdy przed nami jest wrogiem. Dobra. Strzelamy czołgiem. Dali nam w końcu kontrolę nad gierką. Może przełączymy się napada, jeśli by się dało. Albo nie. Gramy na klawiaturze. No i co? Walą do nas. Dobra, walimy z nich do niego. Staw, strzała, gościu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. Idziemy dalej. Coś jest tutaj? Ja nie widzę. To nie nasze. Myślałem, że to nasze są. Dobra. Nic nie słyszymy. Widzimy
Cena termo, dobra. Nie widzę żadnej akcji. Nie możemy go. Ale do kogo? Stoimy. Komando 3-1, waszym głównym celem jest ta bateria rakiet. Wsparcie lotnicze w gotowości. Przyjąłem, dowódco Komaneł. Czekam na atak z powietrza. Spójrzcie tylko na ten pieprzony ul. Dobra, Miller, oddać sztel. Przekażemy informację Ultra 3-4. Co oni mi tutaj robią? Kogoś do ponowienia ataku? Dowództwo będzie musiało przejąć zadanie i zaatakować pozycję BDM. Bez odbioru. Nic ciekawego się tam nie działo. Naprawdę. Do wszystkich, rozpocząć natarcie na mój znak. Pokażcie, się dalej jedzie. Dobra, jedziemy. Jedziemy tam, trochę postrzelamy do nich. Jak Water Tanks. Troszkę to wygląda. Komando 6-6, 3-2 overwall, pali się. Jak dostał strzała, to się pali. Ło. Też musimy uważać. Teraz nas to rozwalą. Jedziemy. Dobra. Draśnięcie, wygląda w porządku. Kto to do mnie strzela jeszcze? No to namierzyli. Dobra, E to było. Czy C? Czerwień. Tu coś wygląda. Jak bateria? Jeździmy. Ciężko tutaj coś jest cokolwiek. Dobra, dostały. Strzała do mnie. Z tyłu gdzieś strzelał, nie widzę. A tu coś jest. Aha, tam było. Nie widziałem. Dziwne to. Trochę tu działa. Dobra, jedziemy tam. Komando
Na autostradę lecimy. To słabo wygląda to graficznie, trzeba przyznać. Nie wygląda zbyt fajnie. Taka misja. Wiadomo, a la Call of Duty. Oni tak lubią. Ta gra ma nie nas dość dużo błędów jeszcze. Lecimy za nimi szybko. Przed nami pojazdy. Odkalibrowym ognia. A, nie trafiliśmy. Nie trafiliśmy. No zabiorę. A trochę więcej ich jest niż 3, jak wygląda na to. A tam się schowały. Widzę właśnie. Ale teraz mu dowalimy. Stał? Stał? Dobra robota, tak trzymać. Ten też za nie też, nie, uciekł. Chowają się, chowają przed nami. Trzeba im tu dokopać troszkę, żeby nie było. Gdzie jesteście, panowie? O, jest. Ale zwiał mi. Ostał. A. Nas trafiają ciągle czołgi strawne. Chciałem zauważyć. Dostał. Jeszcze raz. Dostał. Dobra, leżą. Nie mam krzyku! Może błogosław rakiety Hydra 70! Leżą wszystkie. Ktoś tam jeszcze jedzie? Kurwa mać! Czołgi, czołgi! Lewy sektor! Najpierw czołgi! Skupcie się na czołgach! Strzelają do nas! Dostał. Dobra, jeszcze jeden. Na nam jedzie. Powinien dostać. Ale przyspieszył. Ma duże przyspieszenie. Ale to mu nie pomogło. Gdzie uciekasz, panowie? Gdzie uciekacie? Ja tutaj strzelam do was. A wy co? Jedynka i zaraz rozwalimy trochę ten ciężarówki. Do wszystkich komandeł zaatakować jest niczyć kontur. Przerwać ogień! Tu 3-3 przyjąłem. Komandło 6-6, tu 3-4. Zaatakowaliśmy i zniszczyliśmy pojazdy oraz piechotę wroga. Odbiór. Dobra. Przyjąłem. Kierujcie się na zachód w stronę autostrady. Meldujcie się po dotarciu do punktu kontrolnego. Zachować czujność. Kierujemy się, kierujemy. Mamy potężny czołg. Nasz czołg niesamowicie wytrzymały jest. Jak na takie strzelanie. Trzeba to zauważyć.
mega mocny. I teraz po autostradzie do Warszawy. Ale tu akcja musiała być ostra. Dużo czołgów, zobaczcie ile samochodów. Idziemy ostrą naszą maszyną. Ostrzał. Miasta. Znaczy ludzie wszystko zbudowali dla innych ludzi, a teraz jest to zniszczone jak... opota. Co tu się będzie działo? Może za to postrzelamy troszkę? No co? Jebali fielerowcy! Nas zaskoczyli! I wystrzelali jak kaczki zanim odpaliliśmy ładnie. Dobra, gdzie jest zapalnik? Dziwna misja, nie pamiętam jej w ogóle. No. Ale strzelają do mnie. No i? Dawaj, dawaj! No już, pociągnij za spust. Bum. I nie ma chłopaków. Żegać mi się chcą tej kurewskiej fali strzeżeniowej. Dobra robota, brachu. Dobra robota. Odpaliłeś za tego koleścia robotę. Należy ci się jego wypłata. Wracaj do czołgu, brachu. Potrzebujemy cię przy 50. Okej, to mój czołg, tak, to mój. Nie badała mi się ta misja. Taka średnia jest. Z tymi czołgami. No i gdzie idziemy, chłopaki? Jadą czy nie jadą? Komandu 3-4, przemieszczajcie się po górnej drodze. Zaatakować i zniszczyć wroga. Zameldujcie się przy granicy miasta bez odbioru. Dobra. Nie puśćcie mnie w końcu. Straszne skrypty teraz tutaj są. W tej misji wiadomo, że nic nie dało zrobić innego, ale... Widzę, widzę i cały czas walę do nich jak pokaczek. Dał. Ale przywali mi.
Ostatni pojazd został. Następni leżą. A dość dużo upaka jest. W sumie nic nie mogę zrobić, ale... Coś się dzieje. Dobra, po nich. Na moście siedzą. Zmienimy na jedną. Jedźcie. Dobra, jeden dostał. Udało się. Tam ktoś do mnie wali. Mogę za bardzo się przenieść. No, mam nadzieję. Dobra, mogliśmy dostać, wyskakujemy z tego łódka i ten... Jedziemy dalej. Ciekawe, co się dzieje. Co się dzieje? Strzelają. Co się dzieje? Oni się pytają, co się dzieje. Kolejna misja. Zła się nie ulęknę. Byliście uwięzieni w banku. Tak. Kończył nam się czas. Tak jak teraz. Zjawili się w mieście. Gdzie dokładnie to było? Przed budynkiem był plac. Mieliśmy bombę. Czekaliśmy w banku na Millera i Kowadło 3. Skontaktowałem się z nimi. Chciałem wiedzieć, kiedy dotrą na miejsce. Powiedzieli, że za 3 minuty. Że będą za 3 minuty. No i kolejna misja się zaczyna. Po krótkim średniku filmowym. Ta szczoga mi się nie podobała. Ale widzimy, że dalej musieliśmy jechać. Ale to przynajmniej w mieście to fajnie wygląda. Powinienem coś złapać, jak wyjdziemy z pomiędzy wieżowców. Lepiej to troszkę wygląda. Ale każda gra jest nierówna graficznie. O, to Battlefield też jest nierówny. W miejscach wygląda bardzo fajnie, ale... z drugim biega od dzisiejszych standardów. A w innych... słabo wygląda. Chociaż na grę z 2011 roku naprawdę można powiedzieć, że to jest świetna gra. Dobra. Idziemy tędy. Ktoś
weseli! Samochody pobijane. Granatów na dachu! Atakować! Atakować! Tu już Fordy nie stoją, no? Dostaliśmy! Dostaliśmy! Gdzie ten granat? Staliśmy, stali. Czy? Przemieść się. Dobra, tam wjeżdżamy. Dziury. Dobra, przejechaliśmy. Stał. Poza nami. Przyjąłem. Uwaga, do placu zbliżają się czołgi. Przyjąłem, widzieliśmy. Zaraz będziecie się za tą zabierać. 3-4-1-3. Stał. Daję, ile mogę. Dostaliśmy. Staliśmy. Tak mocno. Chowamy się. Spadamy. Dobra. Gdzie są? O, lecą już. Okej. Radamy na kanał operacyjny. Przejmuj 1-3, powtarzam, do Święty 4-0, jesteśmy 30 sekund od was. Mam nadzieję, że 30 sekund. Przyjąłem, oznaczamy lądowisko żółtym dymem, odbiór. Widzę was, przejmuj 1-3, zawarłem 3-1. Zabrałem, 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 jeszcze? Dobra, dobra. Nie będzie. Walimy, nie wiadomo dlaczego, ale walimy. A tu są, nie widziałem ich nawet. Rozwalili mi się tam siłowiec, kurde. A było tak blisko. A było tak blisko. Jeszcze raz. No, nie ma nas. Jeszcze raz. Daleko nam cofają, bardzo, bardzo daleko nam cofają tą gierkę. Dużo ich biegnie, a ja mam dobry karabin, ale ciężko ich wypatrzeć. Jest. Dosyć. Się schowałem za te mury, to ja ich nie mogę darować im. Już. No to wiadomo.
widzę, gdzie. Tutaj. Ale za bardzo nie mogę nic zrobić. Robię co mogę, żeby im dowalić. Dobra. Mam nadzieję, że teraz my będziemy tak biegnąć już. Dobra, poszły. Dużo tu chyba nie zrobimy z tym czołgiem. Działo bezużyteczne! Wychodzę! Komando 6-6! Komando 6-6! Tu komando 6-6! Mamy jakieś wsparcie? Jesteśmy pod ciężkim ostrzałem! Czołg został nieruchomiony, nie możemy walczyć! Przyjąłem! Pracujemy nad wsparciem z powietrza! Robimy co się da! Odlot! Potrzebujemy ich teraz! Oła! I gdzieś nas złapali. Witam. Miller. Zgadza się? No. No to nazdrowali. Kanie i ich pamiątki. Własność twojego syna jest nazwisko. Johnny Miller. Mam nadzieję, że za bardzo za nim nie tęskni. Dzieci przywiązują się do takich rzeczy. Kiedy je zgubią, potrafią płakać całymi dniami. Wiesz czemu? Bo te drobnostki przypominają im o miłości. Ale strata jest częścią dorastania. Prawda? Częścią dorastania jest akceptacja nieuchronności śmierci. Rozumie pan, panie Miller? Światło tej śmieszki na twarzy mu chodzi? Tak mawiał mój ojciec. Dla swoich dzieci będziesz bohaterem. Może to dla ciebie jakieś pocieszenie. Amadei, Adziom. Kręcą nas. Wstyd. Przybywacie do naszego kraju, by nas mordować. I nazywacie nas terrorystami, gdy próbujemy ratować nasz kraj i ludność. To cena, którą zapłacicie. Kurczę, chyba nie wiem, w pigwinach z Madagaskaru jest, występuje ten gościu, ten głos jego. Chyba nas potężną gardło. Tak to wyglądało. Dobra, kończymy tutaj odcinek. Widzimy się was.